W dzisiejszym odcinku. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że edukacji, w cudzysłów, tych szkoleń nie ma. Jasne, możesz powiedzieć, nie, to kurde nie działa. Ale gwarantuję Ci, że większość tych spotkań to są sesje na żywo. Czy to jest szkolenie na historii, na jakieś tam teorii, farmazologii. Trzeba ją chwycić i zacząć zapierdalać. Bo jeżeli nie zapierdalasz, sorry, to przepada. Pojawia się sporo wpisów osób, które mówią, szkolenia są złe, edukacja w jakimś sensie jest zła, to jest do dupy. Paweł, zrobiliście projekt Elite Expert Club, w którym mówicie o tradingu, mało tego, w którym uczycie tego tradingu, pokazujecie, co tam się robi. No a więc uproszczenie, które stosuje część osób, a więc robicie szkolenia. Sprawa numer jeden, chciałbym powiedzieć, że w moim odczuciu nie są to szkolenia jakieś weekendowe, tygodniowe, miesięczne czy dwumiesięczne, dlatego że projekt został ułożony w zupełnie inny sposób. Może Ci się wydawać, że to jest szkolenie, ale jest to proces, umówiliśmy się, że pracujemy przynajmniej przez rok. Uwaga, nie raz w tygodniu, tylko każdego dnia. Wyobraź sobie, że to jest trochę jak szkoła. Spotykamy się, rozmawiamy o tym, co się na rynku dzieje. Wszystkie te dobre momenty i wszystkie te złe momenty znajdują się na przestrzeni tych 365 dni. Mi zależy na tym, żeby ten proces cały czas pokazywać i realizować. I tutaj wkleimy za chwilę podgląd do naszego kalendarza, który na przykład w maju wygląda właśnie w ten sposób. A więc mamy różne godziny, różne sesje. Nie będę omawiać Ci szczegółowo, o co chodzi w tym kalendarzu, no bo jeżeli jesteś w projekcie, to doskonale wiesz, ale gwarantuję Ci, że większość tych spotkań to są sesje na żywo, na rynku, gdzie uwaga, udostępniam ja albo osoby prowadzące swój ekran po to, żeby inne osoby, które uczą się, które próbują zrozumieć, w jaki sposób my handlujemy, w jaki sposób podejmujemy decyzje, żeby mogły to zobaczyć na żywo. I uważam, że to jest zajebista wartość. Czy to jest szkolenie na historii, na jakieś tam teorii, farmazologii? Nie mi oceniać, oceniają to inni, stąd też opinie naszych uczestników, które się regularnie pojawiają na naszym kanale. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że edukacji, w cudzysłów, tych szkoleń nie ma, no i nie było szkoły dla Ciebie, czyli miałeś lat 5, 6, zależy kiedy zaczynałeś swój proces edukacyjny i załóżmy, że nie było szkoły. To jestem ciekaw, jakbyś sobie dzisiaj radził, nawet byś nie był w stanie prawdopodobnie popełnić wpisu i teraz zestaw siebie, swoją wiedzę, umiejętności, informacje, które posiadłeś w procesie edukacyjnym. Uwaga, po naszej szkole, po systemie edukacyjnym, nazwijmy to publicznym, bo większość z nas system publiczny zakończyła. No i okej, większości z tych rzeczy nie wykorzystujemy, ale co by było, gdyby w ogóle ten proces się nie zadział? Porównaj się do osób, które się nie edukują, w jaki sposób myślą, co wiedzą o świecie, jak żyją, jakie mają możliwości. I teraz, czy to jest system doskonały, system edukacyjny publiczny? Osobiście uważam, że no daleko mu do doskonałości, ale on jest jakiś. Jasne, trzeba cisnąć, trzeba wymagać, żeby było coraz lepiej. Można iść prywatnie, jak najbardziej. Prawdopodobnie ukierunkujesz swoje zainteresowania, rzeczy, których chcesz robić więcej, więcej się nauczysz w tym wczesnym etapie, jeżeli pójdziesz do szkoły prywatnej albo rodzice dali Ci taką możliwość. I trochę ze szkoleniami, oczywiście nie ze wszystkimi, ale trochę ze szkoleniami jest podobnie. To znaczy, szkolenia nie są na temat wszystkiego na świecie, tylko są pewne wycinki. Tak jak robić montaż na YouTubie, tak jak robić montaż filmu załóżmy weselnych, tak jak robić elementy graficzne, je obrabiać, tak jak programować, tak jak szybciej czytać książki, tak jak lepiej się organizować w życiu, tak jak lepiej prowadzić rozmowy rekrutacyjne, bo załóżmy pracujesz w dziale HR, tak jak pracować nad pewnością siebie, tak jak medytować, tak jak ćwiczyć i tak dalej, i tak dalej. Jest tego całe mnóstwo, w zasadzie każda dziedzina naszego życia posiada jakiś zestaw, nazwijmy to szkoleniowy, przygotowawczy, ja mówię edukacyjny, który Ty możesz wykorzystać. I teraz jasne, możesz powiedzieć, nie, to kurde nie działa. Ale pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek sprawdzałeś i robiłeś, czy też nie, czy to jest Twoje wyobrażenie i wychodzisz z założenia, ja wszystko wiem, ja się sam nauczę, ale z czego się uczysz? Idziesz ulicą i energia z kosmosu spada na Ciebie i nagle posiadasz wiedzę, jak zrobić, jak poprowadzić, jak podejść, jak się zaangażować i nagle odkrywasz pomysł na biznes? Nie, znowu, zdobywasz informacje i teraz te informacje możesz zdobywać na dwa sposoby. Albo sam tego doświadczasz i mierzysz się z próbami, z błędami, z podejmowaniem decyzji. Nie zawsze wyjdzie dobrze w moim życiu, ja jestem tego świetnym przykładem. Ja wielokrotnie sam idę na zderzenie ze ścianą, a później mówię, straciłem pół roku i to było bez sensu, a więc po mojej jakiejś próbie, teraz już mniej, bo nie mam na to czasu,
i zrozumiałem, że nie tędy droga, ale kiedyś zdecydowanie tak często robiłem, że wybierałem samodzielnie, zderzałem się z jakimś problemem, nie wiedziałem sobie poradzić, odpuszczałem, no i szukałem innego rozwiązania. Spotkania z ludźmi, którzy mają doświadczenie, żeby powiedzieli, jak oni rozwiązali jakiś problem, na przykład biznesowy, dlatego że ja oprócz tradingu robię inne rzeczy, w których gdyby nie wsparcie ludzi, którzy są w temacie, są w branży, mają doświadczenie, sorry, ale nie doszedłbym do takiego poziomu, na jakim dzisiaj jestem. Więc w kontekście szkoleń, czy one działają, czy nie, ja Cię zupełnie nie chcę przekonywać, czy edukacja działa, czy nie. Nie chcę Cię przekonywać. Jeżeli masz ochotę i czas, to jest ważne, masz czas, taki zasób, żeby go przepalać, ja dzisiaj tak twierdzę, możesz się z tym nie zgadzać, to go przepalaj, to jest Twoje święte prawo i rób to. Ale z drugiej strony nie ma sensu, żebyś mówił, że ci, którzy nie chcą przepalać tego czasu, którzy chcą, słuchaj, powiedz mi, jak założyć firmę, na przykład, jak założyć spółkę, którzy wchodzą w neta i czytają kilka punktów, aha, na to zwróć uwagę, na to, to też jest szkolenie. Okej, one było za free, bo to są proste informacje, ale czy to jest wszystko na temat prowadzenia spółki? Jasne, część może powiedzieć, otworzysz spółkę, to się dowiesz, jak ją prowadzić. Jasne, i możesz iść w tym kierunku, zderzysz się z księgowością, z pewną biurokracją, z odpowiedzialnością, jak to wygląda w przypadku prezesa, co musi prezes realizować w spółce, załóżmy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, co jeżeli jest jeden wspólnik, co jeżeli jest dwóch udziałowców, trzech, czterech, jak w tym wszystkim się poruszyć. Możesz iść na zderzenie ze ścianą, z drugiej strony możesz trochę poczytać, możesz zapłacić za konsultację w tym temacie, no i mieć wiedzę. I teraz, na czym Ci zależy, to jest Twoja droga, ale ja Cię tylko proszę, nie sprowadzaj sprawy do absurdu, że jest tylko jedna i ta zasadna właściwa i mało tego, że to jest ta Twoja droga. Bo chcę Ci powiedzieć, że tak nie jest, po prostu. Co człowiek to pomysł, co człowiek to okazja i każdy z nas, nazwijmy to, wybiera trochę po swojemu. Chciałbym też powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, tutaj kończąc ten wątek, że żadna edukacja, żadne szkolenie nie zadziała i być może w Twoim przypadku wiele rzeczy nie zadziałało, dlatego że z tym, co dostajesz, z tymi informacjami, czasami narzędziami, z tą wiedzą, trzeba zrobić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Trzeba ją chwycić i zacząć zapierdalać. Bo jeżeli nie zapierdalasz, sorry, to przepada. 3-4 tydzień czasu, 3-4 dni, tydzień czasu, 90% wiedzy, którą zdobyliśmy, przyswajaliśmy, czytaliśmy książkę, oglądaliśmy jakiś materiał, niestety ucieka. Więc jeżeli u Ciebie tak jest i u Ciebie nie działa, to prawdopodobnie wynika to z tego, że nic z tym nie robisz. I ja mam świadomość, że większość osób, naprawdę większość, właśnie tak ma. Chce się popodniecać, chce chwilę podoświadczać, chce się chwilę pounosić, bo to jest fajne. O, ja bym chciał się nauczyć tradingu, o, ja bym chciał zacząć inwestować, bo to jest fajnie wygląda. Mój wynik, który zrobiłem ostatnio, on fajnie wygląda. Jasne, że tak fajnie się to podsumowuje, mówiłem o tym, fajnie się wypłaca te pieniądze, ale ile było zaangażowania w ten cały proces, ile było sesji, czasami trzeba było główkować, czy wychodzić, czy zamykać, bo przecież wydarzenia są na świecie różne. Każdy, kto tradingiem się zajmuje, myślę, że wie o czym mówię. Mało tego, przez lata, ile ja musiałem przepracować swoich emocji, błędów, takiego podejścia, w którym już nie chodzi o scenariusz, bo pytacie o strategię, o setupy, jak zagrywasz, kiedy. To jest, bym powiedział, naprawdę mało istotne, ale ja rozumiem, że wiele osób to ciekawi, ale ile razy trzeba było w głowie przepracować, że kurczę, Paweł, wiesz co, ustawiłeś jakąś pozycję i zaufaj sobie, spokojnie doprowadź to do końca, nie wyskakuj wcześniej, bo prawdopodobnie masz rację, skoro założyłeś jakiś plan, trzymaj się go. I to są trudniejsze rzeczy i one nie są tak na pstryknięcie palców i tak to, moi drodzy, w tradingu jest.